Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Monika Mrozowska. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam Ciebie również. Monika, większość Polaków kojarzy Ciebie ze szklanego ekranu, ale tak naprawdę Twoja przygoda z mediami, ze sceną zaczęła się nie od grania, a od śpiewania. Czy Ty byłaś takim typem dziewczyny, która jako malutka dziewczynka chodziła ze skakanką, śpiewała do mikrofonu i marzyła o karierze wokalistki? Ze skakanką może nie chodziłam, ale faktycznie od małego bardzo dużo śpiewałam. I moja mama po prostu w którymś momencie to zauważyła i zaczęła razem ze mną chodzić. Ja nie wiem, czy w tej chwili w ogóle się odbywają tego typu rzeczy. Natomiast jak ja byłam mała, to było bardzo dużo różnych przeglądów, piosenki dziecięcej. I my właściwie, to nie było tak, że jeździłyśmy po całej Polsce, ale ponieważ urodziłam się w Warszawie i całe dzieciństwo spędziłam w Warszawie, to miałam też na pewno dużo większy dostęp do tego typu imprez. Więc zaczęłam razem z mamą chodzić na takie przeglądy piosenki dziecięcej, bo sprawiło mi to ogromną przyjemność. I na jednym z takich przeglądów wypatrzyła mnie pani Ewa Chotomska, czyli ciotka Klotka. I stąd znalazłam się w Fasolkach, a później w TikToku. Czyli to było tak, że ty chciałaś śpiewać, bo często jest tak, że rodzice sobie myślą, a niech dziecko się rozwija, to będzie chodziło na śpiewanie, na tańce, na coś, na coś. W twoim przypadku było to bardziej od ciebie wychodziło. To najlepiej chyba widać w momencie, w którym ma się rodzeństwo, bo moja mama, widząc jaką mnie to sprawia przyjemność, mój brat jest o 6 lat młodszy ode mnie, próbowała jego również nakłonić właśnie do takiego spędzania wolnego czasu, no i okazało się, że jemu to nie sprawia w ogóle przyjemności. Natomiast ja faktycznie byłam w swoim żywiole. Ja to uwielbiałam. Zresztą jako bardzo małe dziecko byłam taka dosyć pewna siebie i sprawiało mi to po prostu bardzo, bardzo dużą przyjemność. To, że mogę śpiewać, że ludzie mogą mnie słuchać, że ja im w jakimś tam stopniu sprawiam radość i gdzieś to odbieram i czuję po prostu, że jest fajnie. No i w Fasolkach spędziłaś aż 7 lat i jak wspominasz te lata w tym zespole? Cudownie, szczerze mówiąc, bo to też jest tak, że w tej chwili dzieciaki, no sama mam dwie córki, więc coś wiem na ten temat, w tej chwili dzieci mają faktycznie bardzo dużo możliwości spędzania wolnego czasu. Powstaje cała masa różnych zajęć, możemy chodzić do różnych centrów zabaw, no tego jest naprawdę bardzo duży wybór. Natomiast jak ja byłam małym dzieckiem, nie było, szczerze mówiąc, takiego wyboru, dlatego dla mnie samo dostanie się w ogóle do Fasolek to już było ogromne wydarzenie, a później to, że z tym zespołem mogłam jeździć po całej Polsce, koncertować, nagrywać piosenki, występować w telewizji, dla małego dziecka to było przeżycie naprawdę gigantyczne. Wydaje mi się, że w tej chwili dzieciaki bardzo przeżywają to w momencie, w którym występują w telewizji, ale też jest większy dostęp do tych mediów. Natomiast wtedy tak naprawdę ten nasz zespół i TikTok nie miał żadnej konkurencji, nic innego nie było, więc dla mnie, ja miałam świadomość tego, że ja po prostu złapałam Pana Boga za nogi i że jestem w tej garstce tych najszczęśliwszych dzieci. A koleżanki trochę nie zazdrościły? Koleżanki z klasy? Nie, ja nigdy też nie byłam, przez to, że moja mama bardzo mocno wierzyła we mnie, bardzo mocno mnie wspierała, była taką osobą, która zawsze trzymała za mnie kciuki, ale nigdy też nie pozwoliła i nie doprowadziła do takiej sytuacji, żeby mi przysłowiowa palma odbiła. Dlatego ja w ogóle, to znaczy ja po prostu wiedziałam, że ja akurat mam takie i takie zajęcia, występuję w telewizji, natomiast nigdy w życiu nie wykorzystywałam tego, jestem lepsza. Nie. Ja miałam świadomość tego, że jest masa koleżanek, które są lepsze ode mnie, nie wiem, z fizyki, z chemii, a ja akurat byłam lepsza z tego. Ale nie zdecydowałaś się kontynuować kariery muzycznej, dlaczego? Dlaczego? Bo przeszło takie traumatyczne przeżycie. Jak mam nastolatką razem z moją najlepszą przyjaciółką Kamilą, próbowałyśmy dostać się do teatru Buffo, ponieważ tam były prowadzone eliminacje. Udało mi się przejść przez kilka etapów. Przygotowywałam kolejne piosenki. Ja miałam wtedy 14 albo 15 lat, więc byłam tak naprawdę bardzo, bardzo młodą dziewczyną. I na którymś etapie dowiedziałam się, że jeszcze za mało umiem i że muszę jeszcze poćwiczyć i że z przyjemnością zobaczą mnie, ale za jakiś czas. Ale to wywarło jakiś taki wpływ na mnie, że ja poczułam się tak stłamszona, tak niedoceniona, że doszłam do wniosku, że absolutnie się nie powinnam i nie mogę tym więcej zajmować. Wydaje mi się, że to był po prostu bardzo, bardzo zły moment. Wiadomo, okres dojrzewania, koniec szkoły podstawowej, za chwilę trzeba było dokonać jakichś wyborów związanych ze szkołą średnią.
No i tutaj nagle ktoś przychodzi i ci mówi, że no jednak... Niestety nie. Tak, jednak jeszcze nie jesteś aż tak dobry, jak ci się wydaje. No i przestałam. No i z muzyki zrezygnowałaś, ale wybrałaś aktorstwo, a w sumie można powiedzieć, że to aktorstwo wybrało ciebie, bo okazuje się, że do rodziny zastępczej trafiłaś trochę przez przypadek. Co to za historia? Trochę przez przypadek, ale ja tak jak zarzuciłam śpiewanie, to jednak tego mojego kontaktu w jakimś tam stopniu przynajmniej z mediami nie zarzuciłam, bo dosyć szybko dostałam się do programu, był taki program, w tej chwili już go nie ma, Rower Błażeja. Tam przygotowywałam różnego rodzaju felietony i reportaże. I w międzyczasie moja mama dowiedziała się, że jest organizowany casting do rodziny zastępczej, ponieważ ona w tym czasie miała złamaną nogę, więc ja jako osoba już pełnoletnia w tym momencie pojechałam razem z moim bratem na casting. I Tomek przeszedł przez pierwszy etap, gdzie była cała masa dzieciaków w jego wieku. Już na tym drugim etapie okazało się, że tych dzieci jest mniej, natomiast zróżnicowanie wiekowe jest zdecydowanie większe. I wtedy dowiedziałam się, że szukają również dziewczyny mniej więcej w moim wieku. Ale ponieważ to był znowu taki okres, kiedy ja się trochę wstydziłam, z jednej strony bardzo chciałam coś robić związanego z telewizją, z filmem, z teatrem, bo chodziłam również na jakieś zajęcia teatralne, ale jednak no nie byłam takim typem dziewczyny, która by przyszła i powiedziała: ja, to jestem ja, mnie szukacie, dajcie mi spróbować i pokazać, na co mnie stać. Ale całe szczęście jedna z osób z produkcji podeszła do mnie, zapytała się, czy miałam jakiekolwiek doświadczenie przed kamerą. Powiedziałam, że tak, że dosyć duże i czy w związku z tym nie chciałabym spróbować. I tydzień później dostałam telefon, że wchodzę do obsady serialu. A twój brat ostatecznie dostał jakąś rolę, czy nie? Nie, ale... Nie był trochę zazdrosny, że pewnie w sumie poszłaś z nim, a ty dostałaś rolę u mnie? To chyba są takie dylematy, które dotyczą każdego rodzeństwa. W momencie, w którym jednej osobie się coś udaje w jakimś tam stopniu kosztem drugiej. Natomiast, tak jak mówię, mój brat nigdy nie był też aż tak bardzo zainteresowany tego typu aktywnościami, więc to był raczej, nie chcę mówić przypadek, bo jednak no, to był też jakiś tam duży sukces dla niego, że jednak przeszedł przez ten pierwszy etap castingu. Natomiast to nie było tak, że to było jakieś jego wielkie marzenie, żeby coś takiego robić w przyszłości. No i ostatecznie na planie rodziny zastępczej spędziłaś aż 10 lat. Spodziewałaś się, że ta przygoda będzie trwała aż tak długo? Nie, bo chyba tak jak każda osoba, która zaczyna grać w jakimś serialu, nie wiem, w filmie, oczywiście gdzieś tam trzyma kciuki, żeby to trwało jak najdłużej, ale realnie bierzemy pod uwagę rok, dwa lata, no jak będą trzy, to będzie ekstra. Natomiast tutaj powiem ci szczerze, że ja nie mam pojęcia, kiedy ten czas minął. Gdyby nie to, że po drodze urodziło mi się dziecko, skończyłam studia i zrobiłam parę innych rzeczy, to do tej pory naprawdę ciężko jest mi uwierzyć, że na dobrą sprawę spędziłam na planie 1/3 swojego życia. A kiedy poczułaś, że ta przygoda zamienia się w twój zawód? Nie wiem właściwie, w którym momencie. To jest tak, że ja w dalszym ciągu, w związku z tym, że nie mam wykształcenia teatralnego, w dalszym ciągu nie czuję się taką stuprocentową aktorką, ponieważ nie mam z całą pewnością i takiej wiedzy, i takiego doświadczenia, jak osoby, które taką szkołę kończą. Natomiast dzięki tej pracy poznałam wiele innych aspektów tego zawodu, których osoby po 4 czy 5 latach studiów nie są w stanie poznać. To jest zupełnie co innego, to jest inna dynamika pracy, inny stres, trzeba ogarniać kilka rzeczy naraz tak naprawdę. I wydaje mi się, że pod pewnymi względami na pewno mam dużo większe doświadczenie. Natomiast nie chcę jakby tutaj nie doceniać roli szkoły teatralnej, bo wydaje mi się, że osoba, która z premedytacją decyduje się na taki zawód, powinna taką szkołę skończyć. Dlatego ja się czuję w pewnym stopniu gdzieś tam taka niepełna w tej materii. Natomiast no jeszcze wszystko przede mną. A ty nie myślałaś o szkole aktorskiej? Myślałam o szkole aktorskiej w momencie, w którym... Tylko to też zbiegło się wszystko w dosyć takim... Z jednej strony miałam szczęście, z drugiej strony ten okres był dosyć niefortunny, bo w momencie, w którym zaczęliśmy zdjęcia do serialu, mi zostało kilka miesięcy do matury, kilka miesięcy do egzaminów, w związku z czym tego czasu na naukę
Było bardzo mało. Miałam bardzo, bardzo mało, bo przy okazji grania w rodzinie zastępczej przez te pół roku ja zagrałam w kilku teatrach telewizji, jeszcze oprócz tego, do których również trzeba się było przygotowywać. No i tego czasu na naukę trochę zabrakło. A poza tym to też jest tak, że w momencie, w którym już grasz, już masz jakąś styczność z tym zawodem, to ja miałam takie poczucie, a jak się dostanę, to się dostanę, a jak nie, to trudno. No i w tej chwili trochę tego żałuję, ale pewnie gdyby nie to, że się nie dostałam do szkoły teatralnej, to pewnie nie robiłabym innych rzeczy, które jakby nie było, sprawiają w dalszym ciągu jakąś przyjemność i miałam okazję nauczyć się czegoś innego. No właśnie, zdecydowałaś się na studium ceramiczne i studiowanie na Wydziale Pedagogiki. To miało być taki plan B, gdyby coś dalej nie wyszło z aktorstwem, czy po prostu chciałaś się rozwijać w tych kierunkach? Nie, to jest tak, że zawsze gdzieś tam pasji takiej do grania przy okazji tych różnych warsztatów teatralnych, kółek teatralnych. Ja zawsze albo biegałam z aparatem fotograficznym i robiłam zdjęcia, albo zapisywałam się z moją przyjaciółką na kurs rysunku, albo nagle wymyślałam, że będę malować obrazy olejne, więc to jakby szło gdzieś tam dwutorowo. Taka chęć, wydaje mi się, że to dotyczy wielu osób, które w jakimś tam stopniu mają taką potrzebę wyżycia się artystycznego, że czasami ciężko jest im się zdecydować na jedną drogę i próbują po prostu różnych rzeczy, bo to gdzieś tam jest pokrewne. To jest bardzo kreatywne i jeżeli nam coś wyjdzie i widzimy jakieś pozytywne efekty, to daje niesamowitą satysfakcję. A ponieważ ja też widziałam, że może nie wszystko, ale niektóre z tych aktywności wychodzą mi bardzo dobrze, bo na przykład w związku z fotografią nawet udało mi się wygrać dwa konkursy fotograficzne, więc to też jakby dawało taką pożywkę, że w tym kierunku też może warto coś robić. Dlatego właśnie pojawiła się ta ceramika, dlatego później pojawiły się studia pedagogiczne, ale z naciskiem z kolei bo to była pedagogika z plastyką, w związku z czym oprócz wszystkich przedmiotów pedagogicznych miałam znowu malarstwo, rzeźbę, grafikę i tym podobne zajęcia. Czyli dalej rozwijałeś swoje pasje, a żaden plan B zawodowy nie był potrzebny, bo de facto cały czas grałaś w rodzinie zastępczej, także udzielałaś się na innych polach medialnych, ale zastanawiam się, bo rozumiem, że gdy była rodzina zastępcza, to na początku jest wielki entuzjazm, wielka chęć do pracy, zapał, ale i zwykle tak jest przy okazji różnych projektów, że na początku to jest bardzo na wysokim poziomie, a później czasem spada. I czy ty nie miałeś przez te 10 lat żadnych takich momentów kryzysowych, słabszych, że myślałeś, kurczę, nie wiem, czy to ma dalej sens? Znaczy ja miałam może takie poczucie, że ta moja postać jest dosyć często przedstawiana w taki jeden sposób, że jestem taka trochę wredna, nieprzyjemna, cały czas się z kimś kłócę i z dużą przyjemnością trafiałam na takie sceny, kiedy czytałam scenariusz, że ta moja postać zaczynała się jakoś inaczej trochę zachowywać, miała jakieś rozterki życiowe, zakochiwała się albo poniosła jakąś klęskę i przeżywała jakieś mini załamanie nerwowe, więc pod tym względem, ale to jakby to nie było tak, że przyszedł jakiś taki jeden moment, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o cały serial, to mam takie poczucie, że brałam udział naprawdę w czymś bardzo porządnie przygotowanym od początku do końca, ze świetnie napisanym scenariuszem od pierwszego do ostatniego odcinka. Tam nie było takich sytuacji, żebyśmy siedzieli na planie i zastanawiali się, matko, no Boże, jak z tego wybrnąć? No przecież tutaj nie ma co grać, to nie jest śmieszne. Naprawdę, ja jestem pełna podziwu, że przez 10 lat, i mówię tutaj głównie właśnie o scenariuszu, że przez 10 lat autor był w stanie utrzymać po prostu ten poziom, bo nam w związku z tym było 10 razy łatwiej pracować. Jeżeli mamy świetny tekst, to później już wystarczy świetny reżyser i to się zaczyna robić samo. Dokładnie, to się robi samo. A co pomyślałaś, gdy dowiedziałaś się, że jednak serial po tych 10 latach schodzi z anteny? Była raczej niepewność? Myślałaś, że jakoś to będzie? Nie, to był chyba taki moment, ja w ogóle miałam z pół roku wcześniej właśnie takie myśli, że kurczę, że to już trwa tyle czasu. Zaczęło gdzieś tam do mnie docierać, że to już jest 10 lat. Że dobrze by było, gdybym tak konkretnie zajęła się czymś innym. Znaczy wiadomo, że jest super, jak możemy coś, co sprawia nam przyjemność, robić bez końca, ale u mnie się pojawiły takie myśli, że dla samej siebie chciałabym, żeby pochłonęło mnie coś zupełnie, coś innego. Więc jakby sama ta decyzja, poza tym to się też zbiegło z tym, że ja akurat zaszłam w drugą ciążę i to był... Tak naprawdę dla mnie to był idealny moment, bo wiedziałam, że będę miała czas
żeby zająć się sobą. Będę miała też trochę czasu, żeby pomyśleć o tym, co chcę robić dalej, czym się zająć dalej zawodowo. I wszystko się idealnie zbiegło, bo w międzyczasie odrobinę, dosłownie pół roku wcześniej wydałam razem z Maćkiem, wydałam pierwszą książkę kulinarną. Dostaliśmy propozycję gotowania w Dzień Dobry i zaczęły się pojawiać po prostu różne rzeczy związane z tym gotowaniem, które też od wielu, wielu lat było moją bardzo dużą pasją. Natomiast wydawało mi się, tutaj miałam takie poczucie, że nasze możliwości są zbyt małe. Wydawało mi się to po prostu bardzo, bardzo, marzyło mi się, żeby wydać książkę kulinarną, ale wydawało mi się to czymś dużo, dużo trudniejszym niż, nie wiem, niż granie, niż śpiewanie, niż cokolwiek innego. Natomiast znowu, no to jest chyba tak, że jak my bardzo czegoś silnie pragniemy, bardzo mocno o czymś myślimy, no to gdzieś pojawiają się osoby, które też nam ułatwiają, jeżeli to marzenie jest takie naprawdę, naprawdę, naprawdę prawdziwe, które nam umożliwiają realizację tego marzenia. I albo się przestraszymy i powiemy, o nie, tak naprawdę to ja tego wcale nie chciałam. Albo podejmujemy wyzwanie i mówimy, trudno. Stawiamy wszystko na jedną kartę i zobaczymy, tak, i zobaczymy, co się będzie działo dalej. No i wydaje mi się, że stałaś się teraz trochę taką polską specjalistką od wegetarianizmu, od zdrowego żywienia. Jesteś bardzo często do różnych programów zapraszana właśnie w takiej roli. Ale ty przyznałeś w jednym z wywiadów, że ty pochodzisz z takiego typowo tradycyjnego domu, w którym królowała polska kuchnia, czyli dużo mięsa. Więc jak to się stało, że się z tego wyłamałaś? To jest też tak, że przez wiele, wiele lat wydawało mi się, że jestem osobą bardzo mocno, że tak powiem, mięsożerną. I to o wielu rzeczach w naszym życiu decyduje przypadek. I u mnie to była taka sytuacja, że tak jak większość dziewczyn w szkole średniej, oczywiście miałam wieczne dylematy z tym, żeby się odchudzać, żeby lepiej wyglądać, że wyglądam nie tak, jakbym chciała. No cały czas było coś nie tak. I razem z moimi przyjaciółmi wyjechałam na wakacje do Grecji, gdzie przez 2 tygodnie, chcąc nie chcąc, ze względu na to, że po pierwsze nam się nie chciało, po drugie było bardzo gorąco, jedliśmy bardzo proste posiłki, które tak naprawdę były semi-wegetariańskie. Jedliśmy bardzo dużo świeżych owoców, świeżych warzyw. Ja po tych 2 tygodniach wróciłam tak pełna energii, oczywiście chudsza o kilka kilogramów. To był taki pierwszy moment, kiedy spojrzałam na siebie i powiedziałam, kurczę, ja w końcu się sobie podobam. I doszłam do wniosku, że spróbuję nie w takiej restrykcyjnej postaci jak na tym wyjeździe, ale że spróbuję gdzieś to kontynuować i zobaczę, ile czasu wytrzymam. Tym bardziej, że wcześniej przy różnego rodzaju dietach, które wprowadzałam w życie, to było tak, że wytrzymywałam kilka dni, a później mówiłam, nie, no w ogóle nie ma takiej opcji, nie jestem w stanie tego dłużej wytrzymać. Natomiast tutaj miałam takie... Przez to, że to już minęły te 2 tygodnie, ja się czułam z każdym dniem coraz lepiej, to pomyślałam sobie, nic na siłę, zobaczymy, wytrzymam tydzień, będzie super, wytrzymam miesiąc, też ekstra. No jakoś tak zostało już. I się udało, a poza tym to też spowodowało, w przeciwieństwie do tych wszystkich innych diet, które stosowałam, wykluczenie mięsa spowodowało, że zaczęłam szukać innych produktów. I nagle to gotowanie zaczęło mi sprawiać gigantyczną przyjemność, bo się okazało, że w tej kuchni po prostu można czarować niesamowite rzeczy. No właśnie, i wydałaś już 3 książki. Oprócz tego jeździsz bardzo często na różne warsztaty kulinarne, jesteś zapraszana do różnych programów jako właśnie specjalistka od zdrowej żywności, od gotowania. I nawet na twoim blogu widziałam ostatnio, że dałaś zdjęcie i napisałaś mój pierwszy catering. Więc może coś pójdzie dalej, może będzie jakaś restauracja, nie marzyłaś nigdy o tym? Marzyłam o restauracji, natomiast w związku z tym, że mam wielu znajomych, którzy mają takie doświadczenia za sobą i jakoś za każdym razem się okazuje, że to jednak nie był do końca trafiony pomysł. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja na później. W momencie, w którym mamy już jakieś zabezpieczenie, mamy jakąś inną działalność, która nam dobrze idzie. I to jako coś obok, żeby robić to w 100% z pasją, a nie liczyć na to, że po miesiącu czy dwóch to zacznie nam przynosić nie wiadomo jakie dochody, bo w tym momencie, znaczy ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli karmimy ludzi, to musimy przede wszystkim to robić z miłością, bo uważam, że w ogóle podczas przygotowywania posiłku powinniśmy mieć świetny nastrój, powinniśmy być zrelaksowani, bo to wszystko, możesz się śmiać z tego, ale naprawdę to wszystko w to jedzenie wchodzi, więc ja uważam, że jeżeli już ktoś się decyduje na to, żeby otwierać restaurację, otwierać knajpę, to powinien to robić z ogromną pasją, z ogromną miłością, a nie tylko i wyłącznie liczyć na zysk, bo w tym momencie
od samego początku jest skazany na porażkę. No i jakbyś otworzyła taką restaurację, to mogłabyś zostać ekologiczną wersją Magdy Gessler. To by to było kuchenne ekorewolucje. Tak, nawet mamy kręcone włosy, więc może, może coś w tym jest. Nie, wydaje mi się, że to na razie mam dużą przyjemność, bo zostałam poproszona przez moją znajomą, żebym ułożyła menu do jej nowo powstającej restauracji, więc no przynajmniej będę miała takie poczucie, że już gdzieś na mieście ludzie mogą zjeść to, co ja lubię i to, co w cudzysłowie ja przygotowuję, bo tam nie będę tego gotować, natomiast będę odpowiedzialna za to, żeby to jedzenie faktycznie smakowało tak, jakby wyszło spod mojej ręki. Ale widziałam też na Twoim blogu, że trochę zaczęłaś bawić się modą, bo zaprojektowałaś wzór graficzny na bluzy Color Shake. Czy to jest taka jednorazowa przygoda, czy może wkrótce Monika Mrozowska dołączy do grona polskich projektantów? Nie, do polskich projektantów na pewno nie. Ja przede wszystkim wolę zajmować się różnymi sprawami graficznymi. Mhm. Tak jak w przypadku naszych trzech książek, w jakimś tam stopniu zajmowałam się projektowaniem, projektem graficznym. Wykonywałam różnego rodzaju rysunki, które zostały wykorzystane w tych książkach. To cały czas, jeżeli cokolwiek robię takiego związanego z projektowaniem, to są tylko i wyłącznie grafiki. Tak samo zaprojektowałam grafikę na takie kubki, torby, różnego rodzaju gadżety, które promują Warszawę. I później następnym pomysłem przy następnej okazji był właśnie pomysł mojej przyjaciółki, która wymyśliła sobie, że będzie robić ciepłe rzeczy na zimę, bluzy, spodnie, kurtki, różnego rodzaju rzeczy, żebym pomogła jej wymyślić taki wzór na bluzę, w którym ja bym się dobrze czuła. No i powstało kilka rysunków. Ten doszłyśmy do wniosku, że będzie wyglądać najlepiej. No i to jest też ogromna ekscytacja w momencie, w którym widzimy, że ten nasz rysunek jest później przekładany na ten wzór na sicie. Że później, tym bardziej, że ja na każdym z tych etapów jeździłam razem z Ewą i patrzyłam, jak ten pan po prostu tymi wszystkimi packami nakłada te farby, miesza to wszystko. No to się może wydać głupie, ale to naprawdę w momencie, jak już później widzimy zszytą tę bluzę, to ja się cieszyłam po prostu jak dziecko, jakby mi ktoś najfajniejszą zabawkę w sklepie dziecięcym kupił. No super sprawa, naprawdę. Ale tak jak mówię, no raczej się będę, tym bardziej, że teraz też myślimy o tym, żeby na wiosnę wymyślić coś nowego, więc raczej będę się zajmować wymyślaniem grafik, natomiast nie samym projektowaniem ubrań. Kiedyś próbowałam robić zabawki dla dzieci. Okazało się, że to, co mi się podoba, zupełnie się nie przekłada na to, co się podoba innym mamom, więc... Dałeś sobie spokój. Tak, więc sobie dam spokój. Czyli widzę, że dzieje się dużo, a czy aktorsko coś w najbliższym czasie? Nie, aktorsko nie. Będzie więcej jeszcze rzeczy związanych z gotowaniem, ale tutaj nie chcę też jakby za dużo mówić, bo zdjęcia są dopiero przede mną. Będę jakby jedną z osób, która bierze udział w takim większym projekcie, ale wydaje mi się, że to będzie coś przez to, że będzie nas właśnie kilka osób i każda gotująca w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym klimacie, to wydaje mi się, że to może być bardzo interesujące dla osób, które są zainteresowane gotowaniem. Monika, w takim razie życzę tego, żebyś dalej rozwijała te wszystkie swoje pasje i dalszych sukcesów, no i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję, ja Tobie również życzę samych sukcesów. Również dziękuję i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.